Siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku Spidermana Miles Morales. Właśnie tak, słuchajcie, muszę wam powiedzieć zarąbistą rzecz, która się, że tak powiem, wydarzyła pod poprzednim odcinkiem. Otóż po raz pierwszy ever, kiedy prowadzę jakąś serię właśnie typowo taką zagrajmerską, z takich właśnie dużych produkcji, po raz pierwszy jakiś odcinek po prostu z rzędu, wczoraj to akurat był piąty, przebił wyświetleniami pierwszy odcinek, jeśli chodzi o zdobywane wyświetlenia z czasem. Bo tam, wiecie, tam po pół godzinach ogólnie na YouTubie mam taką analitykę, ile wyświetleń odcinek zbiera. No i był, że tak powiem, na pierwszym miejscu, na drugim miejscu był właśnie pierwszy odcinek, że po prostu poprzednim odcinkiem przebiliście, także mamy rekordzik, dziękuję za to. No i w sumie możemy się pobawić w coś takiego, że tym odcinkiem na przykład możemy przebić ilość komentarzy, także na przykład możecie pod dzisiejszym odcinkiem napisać komentarz, nie wiem, co dzisiaj jedliście, albo jakieś wasze ulubione danie i słuchajcie, bijemy rekordy, a tymczasem witam was właśnie tutaj w kolejnym odcinku, dziękuję od razu za wszystkie łapeczki w górę, właśnie za komentarze. I lecimy z kolejną tutaj misją. Oddzwonię do ciebie. Dobra, Miles, gadaj. Niczego nie pomijaj. Finn, Roxxon, Underground. Po prostu dużo się tego zrobiło. Wyluzuj, Miles. Jesteś superbohaterem, a masz 17 lat. Dalej tworzysz bity? Odkąd się to zaczęło? Nie. Pamiętaj o relaksie. Najważniejsza rzecz. Trzymaj. Mały projekt twojego taty i mój, nasze kawałki. Sprzed lat były już rymy i w ogóle. Jakim cudem o tym nie słyszałem? Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery, a kiedy się między nami popsuło... Ale możesz dokończyć za nas. No i zapomnisz o robocie. Okej. To co robić? Podłącz to. Powiem co i jak. No to słuchajcie, lecimy robić bity. A jak, kurde. Hologramy, ha? Naśladujesz mnie. Ha, bawiłem się w takie rzeczy, kiedy nie było cię jeszcze na świecie. Taki kozak? Dobra. O, Spidey. Ktoś poleciał tutaj. Dobra, zobaczmy, co wy tutaj macie ciekawego. Myślę o Finn. Skupiam się i zbieram myśli. Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Teraz spróbuj znaleźć oryginalny dźwięk i nagrać próbkę. Dobra, to mi idealnie pasuje właśnie, także nagrywamy. Mek, czy to bojka była? Tak trzymaj. Tak trzymaj. Spoko, czyli będziemy sobie chodzili i próbki dźwiękowe nagrywali? Kolejne są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą. I trochę punktów za to sobie zdobędziemy. Świetnie, kolejne rzeczy poboczne. Jej! Elegancko. Nie teraz. Hej, masz coś dobrego? Tak. Cudowna dynamika. Widzisz? Staruszek wciąż zna się na rzeczy. I miałeś rację, od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z Finn. Spotkam się z nią. Spróbuję wybić jej wszystko z głowy. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowę zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien. Mówiłeś, że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni i zbyt różni. Dokończ taśmę. Wszystko nagraj, a opowiem, jak było. Obiecuję. Dzięki, wujku. Kościół Trójcy. Pamiętaj, Tinkerer jest twoja, ale zostaw chłopaka.
Tak właśnie myślałem, że tutaj wujek coś kmini, no nie? Jak tutaj z Spidem podlatywaliśmy, to nie teraz, chwila. I witamy w domku, jej, przespaliśmy się, świetnie. Dobra, czy coś tutaj ciekawego sobie zgarniemy, czy lecimy? Jak tylko się ogarnę. Jak tylko się ogarniemy, dobra. Ganki? Jesteście? Poszli na randkę. A, dobra, co, oglądamy zdjęcia czy nie? Raczej nie ma sensu. Zaczyna wyglądać odpowiednio. To jest, spadamy od razu, kurde, na misję, co się będziemy, no nie? Myk. Nie przebieramy się w Spidey-mana. O, dzwoni do Finn. Dobra. Już myślałem, że coś nie halo jest w grze. Spider-Manie. Finn, hej. Musimy pogadać. Spotkać się. Żebyś znów mnie okłamał? Żebym mógł to naprawić. Proszę. Przy Kościele Trójcy już żadnych kłamstw. Obiecuję. Jeśli to jakiś podstęp... Tak, to jest podstęp, ale nie z naszej strony. Będę tam. Przynajmniej chcę się spotkać. Dobra. No i wujo tam zrobi. Znaczy, może nie wujo, ale kumple wuja zrobił tam zadymkę. Także no, słuchajcie, lecimy, kurde, w drogę. Myk, myk. Spirala śmierci. Elo. Tak chciałeś wyznać, że jesteś Spider-Manem? A gdybym cię zabiła? Ja mam się czuć winny, że prawie mnie zabiłaś? Chcę, żebyś mnie przestał okłamywać. Mogłeś wstąpić do Undergroundu, bo myślałam, że to rozumiesz. Rozumiem. Muszą zapłacić za to, co Krieger zrobił Rickowi. Ale nie tak. Tylko w ten sposób mogę go zniszczyć. Musisz mi na to pozwolić. Proszę. Nie mogę. Obiecałem. Tak jak ja. Dlaczego tutaj? Tata nas zabrał. Na ten koncert. 7 chórów z 7 krajów. Pamiętasz? Gana była świetna. Gany nie było. Chodzi ci o Gwineę. Jestem pewien, że to była Gana. Gwinea, Belize, Polska, Kuba. Korea, Tajlandia, Wenezuela. Masz rację. Jak zwykle. Zwykle. Co? No nie gadaj, że oni Rhino wzmocnili, no halo! No to mamy lekkie kłopotki, muszę przyznać. Naprawdę się zawiodłem, kolego. Krieger. Pani Mason? Wiedziałem, że będzie problemem. Ale ty? Miałem nadzieję, że całkiem nieźle się dogadamy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy za kulisami. W pilnie, najpilniej strzeżonej placówce. Trzewiach naszej maszyny. Krieger, ale z ciebie menda. Wiesz, kiedy jej brat i ja tworzyliśmy Nuform... Podpisałeś się tylko pod patentem. Rick mówił, że jedyne, co naprawdę umiesz, to sprzedawać cudze pomysły. Przynajmniej ja wciąż mam puls, kotku! Ale wystarczy. Racja?
Pierwsze, co z tobą zrobię, to poproszę. Wow! Rewelacja! To mimowolna obrona? Coś pięknego. Później ściągnę z ciebie tę maskę i odkryję trochę twoich tajemnic. Wyglądasz na piękny okaz niezłej bioinżynierii. A wiesz, czym mi to pachnie, młody? Pachnie mi szmalem. Dobra, czas trochę poćwiczyć. Nogi same się nie zrobią. Wyciągnij z niej, gdzie jest mój nuform, co? No, nie zdołam bez niego otworzyć plazy. A, i wiesz, użyj jego. Skończymy, co zaczęliśmy na moście. Żadnych kamer. Nie! No dobra, to im robimy tutaj teraz zadymkę. A dzięki, odkryliśmy nową moc, dzięki wam. Świetnie. W porządku? Chcieli cię zabić. Możesz, kurna. Tak szybko nie wymiękam. Wydostańmy się stąd. Dobra, lecimy. Jest Rhino zamiast oddać go policji. Szaleństwo. Roxon. Ale trzeba ich będzie skopać. Niczym mnie już nie zaskoczy. Wszystko dobrze? Będzie, jak stąd zwiejemy. Wyłączam kamery ochrony. Sprawdzisz komputer? Jasne, luzik. Ułożyć plan. Co znalazłeś? Nic. Nic się nie dzieje. Halo? Wyjście jest w tym pomieszczeniu. Ale najpierw trzeba wyłączyć blokadę w dyspozytorni. Fajnie, jakby coś się działo najpierw na tym ekranie komputera, ale dobra, nie narzekam. Zejdę niżej i się rozejrzę. Po prostu sobie poklikał, nie? Okej, okay, a my co? Okej. Jad zadziałał w celi. Z drzwiami też da radę. Jeśli znajdę ich zasilanie. Spoko luz. Dobra, zasilanie, tak? Tutaj coś mamy, elegancko. Myk. Otwarte. Dobra, schodzę na dół. A, jeszcze mi się to otworzyło. Nie wiem, kto się pokaże, ale jesteście bici. Wolność, ale muszę jeszcze zhakować kilka terminali. Dzień dobry. Kamery w południowym skrzydle wysiadły. Pewnie Rhino je wyłączył. Podobno chciał przesłuchać więźni. Ten drugi chyba nawet Spidermana zmusiłby do mówienia. Masz dziś nie fart. Jeszcze dwóch. Jeszcze dwóch? Jeszcze dwóch! Nie. Chyba musimy odpalić zrzutę dla niej. Na oksy. Wiecie co? Patrzcie na to. Nie. Ja umiem sobie poradzić w takich sytuacjach. Spokojnie. I to bez zamieszania. No właśnie. Ha! Mek! Niech za to nie zapłaci. Co najwyżej ty. Za ubezpieczenie moje. Mek! Na górę, raz. Czy już ktoś raczy do mnie strzelać? Okej, okay. Fajnie. Strzelać do wszystkiego, co się rusza! Ej, kto mnie wygrał? Przecież był pewny. Pewny byłeś, kolego. Ale nie, to nie. Zabezpieczyć teren, bo się zesramy. Dawaj go na górę raz. Nie strzelę, skoro go nie widzę! Czuję się trochę jak jakiś demon w horrorze, nie? Ludzie tutaj panikują, bo nie wiadomo, kto ich leje. A ten sobie po dachu. Znaczy no, po suficie popierdziela, nie? Po prostu... Dzbany roku! Elo. Atakuje pająka. Ktoś mnie zobaczył! Jej!
Jej! Też mogę was wyrzucić w powietrze jak moje ziomki. Ale ktoś mnie uderzył. Tak nie miało być. Mek, porobiony. Nie będziesz bił moich hologramów, gościu. Tylko ja mogę ich bić. Na moich treningach. Elo, typie. Finisher. Słaby ten finisher, ale grunt, że działa. Mek. Mógłbym się teraz do ściany przyczepić, ale po co? O, cześć. Coś mi z bani urwał. Hita. Full HP. Dziękuję. Dobra. Otworzę zamek magnetyczny. A ty wróć i obejdź zabezpieczenie. Wróć. Gdzie? Tutaj. Halo, haker moral zbija do akcji. Ciekawe, co jest na tych komputerach. Przepustki obchodzę premium do pewnych serwisów. Mam tu jakieś nagranie. Szefie, policja pyta o Rhino. Co im powiedzieć? Umarł. Simon, czemu nic nie mówisz? Dobrze, że mamy napisy. Rhino wykonuje pracę społeczną. Nie wierzę, że im się udało. Zamek już nie działa. Otwórz drzwi. Dobra. A już chciałem... już chciałem sieknąć. Żeby to był Rhino na stówę tutaj gdzieś będzie Rhino i będziemy się z nimi bili jeszcze, nie? Zatrzymam ich, aż odzyskam swój nufo. Nie powinno go tu być. Twój osiłek miał tylko złapać dziewczynę. Wiem, nie podoba się. Słuchaj, po prostu... Spider-Man wywiera świetną presję na panią Mason. Sam wiesz... Złapałeś... ich razem. Bardziej ty ich złapałeś, ale nie bez twojego cynku, więc wyraźnie coś tu jest na rzeczy. Powiedziałeś, że zostawisz dzieciaka. Wujek Aaron? A, dzieciak. Naprawdę rozczulające. Takie ojcowskie. Puść Spidermana, a zdobędę ci Nuform. Przeszpieguję Underground. Zrobię, co chcesz. Widzisz? Presja zawsze działa. Mój Spider-Man! Też się znam na presji. A trochę widziałem. Ludzi chorujących od Nuformu. Co zrobiłeś z Rickiem Masonem? Gdybym to rozgłosił. Nie, nie zrobisz tego. Tylko pomyśl. Znany złodziej. No i nasze wspólne akcje. Siedziałbyś w celi obok mnie. A wiemy, że jesteś na to zbyt interesowany. Prawda? No więc sprawdzimy, co słychać u pani Mason i Spidermana. Ale to jest jakby to impreza dla wybranych. Więc... pa! No grunt, że się wkurzył trochę, no nie? Po takiej akcji. Znasz tego gościa? To no kurde, nie od dzisiaj. Nie, to... Wiedziałem, że pracuje z Roxxon, ale żeby mnie... sprzedał? Nie wierzę. Wpakowałeś mnie w pułapkę. Dlaczego w ogóle cię posłuchała? Finn, nie. Można to jakoś wyjaśnić. Nie wiedziałem, że to ona nie jest osobą, która chce coś wyjaśniać. Daruj sobie. Idziemy. Zarządzili blokadę. Musimy się dostać do dyspozytorni. Musimy przedostać się przez te rolety. Mam tu panel, ale potrzebuję zasilania. Spróbuję coś zrobić. Seram, teraz do tego wracać. Tak, goddammit. Myk. Proszę bardzo, zasilanie dla ciebie. Odpalaj, proszę, co możesz. Jest prąd. Moment. Oh, rolet nie ruszę, ale mogę sterować maszynami. Na przykład dźwigiem. No to wywal jakieś te. Wywal rozejrzeć tutaj. Oto. Bramę wywal, co? Budują tu silniki do transporterów. Silniki można pieprznąć. Ładnie, co nie? Hej, mogę sterować tym dźwigiem. Przyda się? Tak, uderz. Hej, dźwig jest teraz nad silnikiem. Uderz. Dawaj. Nad silnikiem. Do it. Mam pomysł. Przesuniesz dźwig do linii produkcyjnej? Tak, wiem, do czego zmierzasz.
course, of course. No halo. Nie mogę go złapać, jest. Myk. Dawaj go tutaj. Wywalimy drzwi. Okej, laser włączy silnik. Cholera, było zwarcie. Masz? Mogę przekierować prąd. Było zwarcie, ale działa. Potrzebujemy nowego źródła zasilania. Spoko, ja mam pomysł, za jobisty nawet. Tylko muszę wiedzieć, gdzie go ten przekier... What? Dobra, do czego cię mogę przekierować, bo do tego nie przejdzie, co tam widzimy. Z tych węzłów i sieci mogę skierować prąd do lasera. Gdzie ten laser? Halo, ślepy jestem. Tak? Nie no, mamy kolizję. Mamy kolizję, także teraz tego nie zrobię. Dobra, tutaj mamy taką informację, że patrzcie, tutaj na górze jest prąd, co nie? Także teraz tutaj nasza kmina wygląda tak, że przeciągamy tutaj. Sieci przewodzą prąd. I teraz odpalamy prąd. Proszę bardzo. Gotowe. Włącz laser. A oto i laser. Tak właśnie myślałem, że tam mi przeszkadzało wszystko. No. Świetnie. Silnik wybuchnie, jeśli go przeciążę. A wybuch pozwoli nam się pozbyć tych rolek. No to co? Myk. Teraz. Proszę bardzo. Ej. Muszę go rzucić, zanim wybuch... Padnij! Chodźmy. Już niedaleko. Chciałem go przyciągnąć, żeby tam wywalił, ale dobra, okej. Okay. Może być i tak. Huh, polecieliśmy. Tędy wyjdziemy. Daj mi parę minut, a to otworzę. Chyba przejrzeli nasz plan. No wiesz, tu jest jedno wyjście. Dobra, zajmę się strażnikami, a ty otwórz drzwi. Czekaj. Myślałeś o tym, żeby do mnie zadzwonić? Powiedzieć, że jesteś Spider-Manem? Po śmierci moich rodziców, Rick praktycznie stał się moim ojcem. Jednak nie brakowało mi brata, bo miałam ciebie. Finn, ja... Otwórz te drzwi! Długo nie wytrzyma! Leć! Dam sobie radę, leć! Ci goście ze światełkami na kaskach widzą sygnatury termiczne. Zobaczą cię, jak zrobisz się niewidzialny. Ciekawe, ile wydają na badania nad sposobem... Kurde, się przystosowują coraz bardziej. Prawdopodobnie miliony nieopodatkowanych dolarów. Zajmij się strażnikami, a ja przejmę system bezpieczeństwa. Wciąż mam dostęp do maszyn, jeśli trzeba... Czyli Andrzeja muszę zabrać. Chodź, Andrzej. Fajnie, że się przygotowałeś, ale no... Ha! Lamus. Dobra, bijemy frajernie. Tak, sieci trzymają drzwi, ale cała baza już o nas wie, więc uważaj. Spoko, niech sobie wiedzą. Ja się tutaj świetnie bawię. Tylko coś mnie zblokowało. Kurde, on jest pewny, że go trafię, no nie? God damn it, ale... To jest za daleko. No dawaj tutaj. Możemy to zrobić tak. Spider-Man? Chodź. Te dzieciaki nic tam nie zrobią. A jednak... Nie będziesz sprawiać problemów. Wait, przed chwilą ktoś tu stał koło mnie. Tak się zaczął rozglądać. Jak sytuacja? Nie odpowiada, trzeba to sprawdzić. To uczucie, kiedy jeździsz Mazda Rixosiem, a oni mają RX-57. Halo! O co chodzi? Myk. Słuchaj, wiem, że mi nie ufasz. Masz całkowitą rację. Jak mogę to zmienić? Przestań mnie okłamywać. Uwierz w końcu, że mój plan jest przemyślany. Nikt nie ucierpi, kiedy zniszczę blazer. Faktycznie, takie coś mają. No cały obszar. Tylko obiecaj, że to ze mną obgadasz, dobra? Wysłucham cię. Naprawdę.
Podjęłam już decyzję, Miles. Musisz się z tym pogodzić. Czemu go nie podnieśliśmy? Będę musiał cię powstrzymać, a ty się musisz z tym pogodzić. Wiesz, że Tinkerer przyjęła pistolet? Tak, ale Prowler mówi, że porzucili budynek. Tak, tak, gadajcie, kiedy was bije. Naprawdę jesteście the best. The best of the best. Co mnie walnęło? Nie wiem, ja poleciałem, żeby go bić i nagle coś mnie zatrzymało. Będę w salonie na końcu linii produkcyjnej. Widzimy się. Czekaj, bo jeszcze mam typa jednego do obicia. Gasimy światła. Dobra. To mi się podobało, co się tu wydarzyło. Tylko znacznik mi nigdzie nie lata, gdzie mamy lecieć. Wracamy tam do niej, czy lecimy tam, gdzie tam się drzwi otworzyły, co? Nie wiem. Nie, tu nie było żadnych drzwi, halo. No to jest jeszcze jeden gościu. Elo, typie. Nie wiem, co ty robisz, ale... Podobało mi się. Ale knockout. Idziesz? Chyba zamknęli drzwi. Poszukam innego wyjścia. Jasne, że zamknęli. A gdybyśmy ujawnili śmierć Rika? Masz dowody? Bo nie wydaje mi się, żeby... No, spaliliśmy twój telefon, także sorry, nie chciałem. Coś wymyślimy. O, automat. To chyba wyjście. Hej! Patrz, co mam. Dzięki. Znam to miejsce. To Lab Kriegera. Ma laboratorium? Bardziej na pokaz, ale tak. Rick pokazał mi raz zdjęcie. Lab Kriegera. Czekaj. Są tu wszystkie aktualne dane o Nuformie. Raporty o toksyczności. O zagrożeniach. I wszędzie pojawia się Krieger. To by zniszczyło Roxxon. Kurde! I jak mój nowy kolor? Nic po twoich elektropacnięciach. Cnięciach? Serio, stary? No! Wykończę cię! A ja mówiłem, że on tutaj wleci i będzie z nim bitka. O, proszę, ta tarcza to kozak jednak. Dobra, sojusz, którego nikt się nie spodziewał, ale wszyscy chcieli, tak? No chcę w idealnym momencie zrobić i mi nie dajecie tego. Dobra. Myk w czołg. Raz. Dobra. Dobrą śmierć. Zajebiście. Bardzo mnie to ciesy, ale psypierdziel w całku, okej? Ło, ale ty kłozak jest, to jest normalnie. Zajebiście, chodź. Dawaj w te drzwi, myk. Ło, aleś ciebie koksu ziemniak. Kolegę ci obiję, bo mogę. Myk! No wiesz, tak! Wystrzeliwuje prąd z ciała! Mocno dobra, niecodzienne! I w czołg! Staram się! Biję jak mogę! Finisher by się przydał! Fundusze Roxxon! Nie oszczędzają! Lamus! Na szczęście! Och! Och! Dobrze! Daj go! Jeszcze się zmiłuje mnie, dobra. O shit. Spodziewałem się już. Ło, cię panie. Może jak naładuje silniki. Chwila, analizuję, co mogę zrobić w tej sytuacji. I dobre, dobre, nieważne, wiem, co robię. Dawaj, Rajno! Jak to projektując swoje Roxxon nie brał pod uwagę wybuchających silników? Co tak leżysz? Wstawaj, nudy. Nudy bez ciebie, wiesz? Raz na zawsze! Przecież go nie zabiję!
działamy. Spoko, Spider-Man nie zabija, a ty jesteś Spider-Man number 2, okej? Okay? Może być? Weź się odwal, nie bij mnie, kiedy ja kurde robię akcję życia i widzisz, silnikiem oberwałeś. I co? I fajnie było? Dawaj, prosto w ryj! Nawet na tobie nie stoję, rzucaj czołgiem! Rzucaj czołgiem! Super, super. Widzę, że dobrze współpracujemy. Gdzie mój silnik? Rhino! Się nie polubimy. Ja tu kurde biję silnik. Ha! No. Nie mam powera! Dobra, muszę się naładować. O shit. Chodźcie się bić pod... Fuck. Myśleliście, że tak łatwo ucieknięcie? Mamy rozkaz, tak się wyspajdajmy! Nie teraz miałeś tym rzucać, ok? O, jak on mnie tym trafia, to... To cały jad idzie w pinechę. Roxxon was nie wypuści! Nie to chciałem zrobić! Zostawcie to mnie! Rieger ma wobec was plany, dzieci! Mam to. Kurde, on jest koło silników teraz, w tym momencie! Fuck! W tym momencie musiałem rzucić, ale zrąbałem też. Spokojnie, dam sobie radę, ja jestem koksem. Zaczynasz mnie drażnić! Dla mnie, kurde, te nie będą dojeżdżały. Wiecie co? Tutaj trzeba odpalić operację. Operację w pierdziel, czyli little help. Serio. Bloker. Dobra, gdzie jest Rhino? Tutaj jesteś, okej. Najpierw to walnimy. Dobra, on teraz rzuca. Czyli typowe, co robi, kiedy ja chcę w niego rzucić. Pyk! Dawaj go, o, nice! Padła jego zbroja, Roxxon! Teraz ty! Robi się! Gotowy na elektropacnięcia? Teraz możemy się z nim bawić. Dobra, dobra, chodź. Możecie z tą pomocą wyjść, kurde. Serio. Co jest? Jad! Tak mogę wygrać! Wiem. Ale sobie ja tu ładowałem akurat. Ogłuszony! Już prawie po nim! Dawaj go! Pokonamy go! Ale ona! Sorry, musiałem się uleczyć, mogłem go atakować, ale... Jest tak jest. Dawaj, jad muszę sobie załadować! Więcej jadu! Więcej! Wykończenie gotowe! Myk! Podładujesz mi jad? Tak, podładował mi jad! Rhino! Pyk, dawaj go. Mamy! Chyba, to. Czekaj. Tylko przypilnuj, żeby nic nie zrobił. Zaraz wracam. Dane Kriegera pogrążą Roxxon. Bez zniszczeń. Krieger... Krieger powiedział mi, jak zginął twój brat.
Przezabawne. Zamknij się. I powiedział, że to przez ciebie. Krieger zmodyfikował reaktor. Chciał mu dodać mocy, żeby zdążyć na czas. Jak Finn zrealizuje swój plan? O Boże. Harlem. Patrzyłeś, jak ginie. Cierpiąc. Nie, nie, nie! To twój koniec. Finn, co ty do cholery? Przeszkodziłeś na moście! Zniszczyłeś mój lat! Przez ciebie mnie porwano! Finn, reaktor! Zbliż się, a cię zabiję. Ale jesteśmy rodziną. Moja rodzina nie żyje. Ganki, pomóż mi.